Cześć, witam w świątecznej gierce. Dzisiaj święta, więc trzeba coś świątecznego nagrać. Oczywiście nasza tradycja to Santa Claus in Trouble, ale tym razem w wersji HD. Dwa lata pod rząd graliśmy wersję Santa Claus 1, Santa Claus 2. A w tym roku udało mi się w zasadzie pobrać, no właśnie, wersję HD. I w zasadzie niewiele wiem o tej grze. Tam któregoś razu sobie filmik obejrzałem, ale już lata minęły. Czyli w zasadzie cały rok. Ten jeden. Więc dzisiaj sobie popatrzymy, jak, no, raz, że kicha nasz Santa Claus. Co jest też śmieszne. Dwa, że on będzie coś innego, nie? Tutaj do wyboru mamy Classic Mode. Albo tutaj te. Classic Mode, no to już w sumie sprawdziłem sobie, co tu jest, no. Mogę zagrać Classic Mode'a, ale też mogę zagrać Prologa. Classic Mode to jest oczywiście klasyczne, nie? No to nie mogę pokazać. No właśnie. O, to jest Classic Mode. Jednak ja Classic Mode'a nie będę grał, ponieważ my już przechodziliśmy to. Zagram sobie Prologa. Nie powiem wam, że w tym roku przejdziemy całą grę. Ale to, co się uda przejść, to sobie przejdziemy. Okej, okay, sprawdziłem sobie, czy coś tam nie reaguje. Nic nie reaguje, więc możemy do gry przejść. I w zasadzie zauważyłem, że tutaj jest czwarty świat. Bo my znamy tylko mroczny las, mroźne... mrone wzgórze. Tutaj jakaś literówka im się w tłumaczeniu pojawiła. Ośnieżone dachy. No i tego nie znamy. Nowoczesne czasy. Będzie ciekawie. I co ciekawe, jeżeli sobie chcę sprawdzić, czy się nagrywa, no to niestety zapauzuję grę. No. Więc wy macie jakby taką jakby pauzę w grze. Możecie mnie słychać, ale spauzowana gra. Więc jak spauzowaną grę widzicie, to znaczy, że wyszedłem do, powiedzmy, że pulpitu. Dobrze. To co? Robimy, nie? Classic Mode, jeżeli chcecie, żebym go nagrał, no to napiszcie. A tymczasem zaczynamy od prologu. Prolog, no to... Widzieliśmy Classic Mode, to miał tylko jedną grupę prezentów. Na tej zasadzie jest klasyczny. Może jeszcze coś tam jest... w tym klasycznym modzie coś nowego. Ja ogólnie widzę, że czas leci, nie? Więc jeżeli uda się uzbierać punkty za czas, no to będziemy mieli większy wynik. Okej, jeżeli dobrze pamiętam, no to po 60 prezentów tych fioletowych było do zebrania, 30 tych żółtych i 10 kolorowych, nie? Tak. Trzeba uważać, bo te kolorowe prezenty są pochowane. Teraz tutaj przez to, że się odwróciłem, no to mogłem je znaleźć. Okej, i kolejne, co się tutaj różni od innej wersji, to to, że one, tutaj gorylaski, chodzą tylko w tym kwadracie. Normalnie chodziły po całym polu, tutaj tylko w tym kwadracie. Tak, trzeba uważać, ponieważ no łatwo przegapić prezencik. Sprawdziłem też sobie tam, nagrywka się nic nie laguje. Dobrze, na szczęście się nic nie laguje przy nagrywkach. Prolog to jak na razie jest klasyczny ten, tylko drugi level jak na razie. Drugi level z klasycznej paczki. Tak, ja tu schodziłem tyłem, żeby w razie czego myszką się odratować, jakby mi zjechał. Dobrze. Na zdrowie. To jest ciekawe, nie? Ale no w sumie jak jest zima, no to się kicha. Widać, że nawet na Santa Clausa to działa. Ja gram myszką, nie? Ale mogę grać też klawiaturą. Się ratuję z tym... strzałką do tyłu się ratuje. Tam są jakieś prezenciki. Kolorowe. Już się podoba. W zasadzie ja nie miałem planu pobierać tej gry. Ja ją pobrałem.
Z nadzieją, że to jest wersja pierwsza Santa Clausa. Bo w tym roku pobieram ją od nowa. A tu się okazało, że to jest wersja HD. O! Ostrożnie, ostrożnie. Okej. Okay. Dobra, i teraz tam. I mamy pierwsze życie. Dodatkowe. Dobrze. Co jakiś czas pewnie będę sobie sprawdzał, czy się nic nie wyłączy z nagrywania. No to akurat ważne, żeby się jednak nie wyłączył. Prezencik jest tutaj. Tylko, że my po tych schodkach jeszcze będziemy wracać. Bo mamy prezenty tutaj, w drugą wieżę. Więc jak chcemy zebrać wszystkie, to musimy tędy wejść. No dobra. Ten prezencik jest pod spodem tak jakby schowany. Jeszcze jeden ten kolorowy. Pod warunkiem, że ich tyle jest. Opcje, czy coś tutaj jest, jakaś podpowiedź? Nie. Pomoc, aha, no. Czyli dokładnie tak jak pamiętałem, 60, 30, 10. Danger to, że niebezpieczny, on może wykonać podwójny skok. Dobra. Kontynuuj grę. Kolorowe są pochowane. Żółte są nieco cięższe od fioletowych. A fioletowe no to są prawie w każdym miejscu. Jak podskoczę na lodzie, no to nie ślizga się, nie? Myślę, że jeżeli będę miał jak, to mogę nagrać ten całą tą gierkę HD. Ogólnie chciałem nagrać też wersję demo Santa Claus 2, bo tam są inne poziomy niż w wersji pełnej. Ale niestety za bardzo utrudnione jest to nagrywanie, bo raz, że muszę włączyć muzykę z plików, dwa, że nie mogę sobie sprawdzić, czy się nagrywa. Że dobrze jest nagrywać to. I tak, mam jeszcze dwa prezenty do znalezienia. Jeden jest tam. A gdzie jest kolorowy? Widać, że jeżeli mam komplet prezentów, to mi świeci na zielono. Na zdrowie. Będzie tu gdzieś za? O właśnie. Z pierwszego światu, w pierwszym świecie tam był prezent za, a tylko nie zebrałem tego żółtego, więc zaraz sobie po niego pójdziemy. Bardzo dobrze, że tu jest taka pomoc. Bo jak ktoś by nie wiedział, ile jest prezentów, nie zajrzałby w opcję, no to w ten sposób ma informacje, czy zebrał wszystkie, czy jeszcze gdzieś coś ominął. Więc pierwszy level. O! Zaliczony. Jeszcze jest tutaj inna mechanika naliczania punktów. Nie wiem sobie, kiedy wyszła HD wersja tego Santa Clausa. I z tego, co dobrze wiem, i z tego, co wnioskuję, mogę sobie. Chyba 4 levely są w prologu. I w ogóle w każdym pakiecie wtedy były 4 levele. Santa Claus Again. Tutaj chyba też będą w każdym pakiecie 4. Chyba, że będzie ich 5. Żeby zrobić do 20 levelu. No to będzie ciekawe. Fajnie było, jakbym w tym odcinku przeszedł pierwszy pakiet, czyli ten prolog. To jest prolog na zasadzie takiej rozgrzewki, nie? Łatwe poziomy, żeby zobaczyć. No, coś na rozgrzewkę. Tylko teraz tak, czy ja czegoś tam nie pominąłem, bo jak stąd spadnę, no to nie.
No nie, nie wrócę. Na razie się wszystko nagrywa 8 minut. Ja też się nagrywam. Tam pod tyłem jest coś, ale tam nic. Nic nie przepadło. Nie. Mam 2 żółte, 25 fioletowych. Ok, wszystkie zebrane. Pięknie, zebrane te 3. Ok. Wersja HD tego Santa Claus niedługo. Nie wiem w sumie ile ma. Ale obstawiam, że może 2 lata. Albo dłużej. Po prostu może nie znalazłem wcześniej. W zasadzie nie miałem planu, żeby to pobierać. Ale jak już pobrałem, no to czemu miałbym nie nagrać czegoś innego? Nawet jeśli levele jak na razie się powtarzają. Tylko jest inny układ prezentów, nie? A prezenty na święta się rozdaje. Tylko najpierw trzeba je zgromadzić, nie? No tak. I mamy ogień. Jeszcze żadnego żyćka nie straciłem, ale mamy ogień. Okej. Okay. Przeskoczone. Nic nie zginęło, nie? Tam po drodze. Wychodzi, że nie. I tak, no tutaj kolorowe prezenty są razem z fioletowymi. I żółtymi. I te gorylaski mają jakieś inne oczy. Są tak jakby zmęczone. Do góry. Nie robię tu żadnych speedrunów, bo to nie jest wymagane. Okej. Okay. To są ślizgawki, nie? Nie, te się nie ślizgają. To są po prostu zaśnieżone pączki. Bardzo fajnie, że tak została gra urozmaicona. Jak dobrze pamiętam, jeśli bym zginął, a prezenty mam zebrane, no to one się nie rozsypią z powrotem. To się nie ślizga. Okej. Okay. I z tym etapem nie mam dobrych wspomnień, ale tam widzę, że są domki, ogniska. Bardzo fajnie, że tam jest checkpoint. No akurat to jest nowość, bo wcześniej tego checkpointa tam nie było. Na zdrowie. O. A jednak przeskakiwanie nad przepaścią i na te ruszające się. Ale teraz by się raczej nie chciał tego powtarzać. Okej. Poczekam, aż tamten gorylasek, który idzie mnie tutaj zawróci. Kruka już tam mamy. No to nowy przeciwnik już teraz? Tak na końcu? Okej. Okay. I mniej tych ognisk tutaj jest. One są tak po bokach. One muszą zawrócić. Nie wiem, że będę musiał je przeskakiwać, ale to się tym nie przejmuję. Ok, zawróć. I teraz moja kolej. O, idzie jeszcze jeden? Dobra. Jak tu dojdzie? Bo chociaż mi da trochę czasu. Teraz pytanie, czy... Czuło, czy ja się nie zabiję... W sensie tutaj. Bo te dachy tak mi ograniczają widoczność. Okej, okay, idziesz. O.
Bo nie widzę mojego gwiazdorka, nie? Okej. Okay. To jest ognisko, dobra. Kruk. Leć w górę. Okej, okay, udało się, żeby na niego nie spaść. I przeszliśmy jak na razie wszystko bez straty życia. Okej, okay. Nawet jeszcze trochę czasu nam zostało. O, tutaj jeszcze im literówka wyszła. No tutaj widać, że nie dokładnie mi wyszło to tłumaczenie z angielskiego na polski. Tutaj jest. Brakuje im uko. O, e ni, z, ni zjedli. Tutaj E im uciekło. Ok, i jest level 4, czyli w tym wypadku level 3. I od razu mamy pierwszy prezent. Jest to kolorowy. Ale ten 4 level to jest zmieniony. Aha. Jest dużo zmieniony. Końcówka levelu trzeciego też była mocno zmieniona. Wcześniej nie było domków. Już są domki. Okej. Okay. Pierwszy żółty jest zebrany. No, będzie pięknie. Zobaczymy, czy faktycznie, czy ile level jest na pakiet. No ja tylko bym prolog w tym odcinku przeszedł. O. Ale te domki są dla ozdoby tylko. Ok, jeszcze ty. Prezencik. Otwieramy checkpoint i idziemy tam. Bardzo fajnie oświetlone. O, i mamy życie. Na zdrowie. No, miałem wrażenie, że widzę tam prezent, a to tylko śnieg. Nie, tam nad lampianem nie ma prezentów. To jeszcze nie te levele, gdzie będą prezenty gdzieś tam strane. Trzeba będzie wymyślać taktyki, żeby tam dojść. Już widzę, że trzeba skręcić w prawo. Aha. Chociażby ze względu na to, że tu jest pełno kolorowych prezentów. 4. Te kolorowe prezenty tutaj w prologu nie są jakoś mocno ukryte. Są tylko po prostu na tych miejscach, gdzie są trudniejsze dojścia. Ok, pozbierane. Tutaj jeszcze nie ma lodu na pączkach. Lód na pączkach się chyba zaczynał od levelu 5. Czyli w tym wypadku byłby to level 4. Napiszcie, jak wam się seria podoba i odcinek. Jak spędzacie święta oglądając świąteczne coś. Frajdę przy tej grze. A wy pewnie macie frajdę z oglądania. Okej. Okay. Nic nie zgubiłem, nie? Nie, nic nie ma tam po ukrywanego. Aha. Prezenty tu są chyba inaczej rozstawione. To jest tylko pierdolotowy prezencik na tym tutaj. Ale wybierzemy go. Tam będzie trzeba dolecieć. Tam będą chyba ostatnie prezenty.
kolorowe. Dobra. Mam tył i przód na uwadze, więc jakby chciał iść w tył, to bym miał go... To bym go widział. Okej. Dobrze. Jesteśmy pod koniec levelu poziomu. O, tutaj jest coś nade mną. Żeby to zebrać, to muszę najpierw iść w tamtą stronę. O, inaczej to w ogóle tak. Inny jest efekt tego. No patrzcie, tam prezent jest. Akurat ten ostatni. O, tu jeszcze są? Okej. Ponieważ jest pączek, który wraca, to ja mogę też tam wrócić. O. Ta platforma jeszcze mnie tam przewiezie i zbierzemy ten prezencik. I ogólnie tutaj za każdy komplet prezentów mamy życie, nie? Więc dlaczego miałbym tego nie zebrać? Skoro zauważyłem, tylko musicie zawrócić gorylaski. Gorylasek zawrócił, więc ja teraz tam. Nie widziałem tego prezentu. Ta strzałka zasłaniała. Szedłem na... Nie, to nie jest tutaj. Nie jest tutaj, gdzie szedłem w podprąd do strzałki. Bo nie szybko chodzą te gorylaski. Ej. Okej, zauważyłem, że platforma mi odjeżdża. Jeszcze się odratowałem. Ciekawe by było, jakby coś tam jeszcze było pod tych kampionach. Jakbym to poprzeskakiwał. I są ostatnie prezenciki. Tak, potem jeszcze tam jest trochę prezencików nad finałową przeszkodą. Okay. Jeszcze te trzy tam trzeba będzie zebrać. To ja może najpierw poczekam. O właśnie. No jednak muszę trochę z tym gorylaskiem się tutaj pobawić. Ha. Teraz mogę tu przejść. O, jeszcze się odratowałem, dobra. Teraz tam. Nie strzeliłem, że to wraca, nie? O, i masz. Level 4 zrobiony. Trzeci. Poziom trzeci to jest. Było niebezpiecznie, ale zrobione. Okej, jest jeszcze level 4. Na zdrowie Santa. 20 minut robimy na razie ten odcinek. Okej. O, bardzo fajnie, że tu są bariery. Wcześniej ich nie było. Ale tam już są prawdziwe ogniska. Lodowe pączki mają oznaczenia. Faktycznie lód na nich występuje. O. Już. Ogarnięte. Żyjemy dalej.
Żaden prezent kolorowy jeszcze się nie udało znaleźć. Więc się zastanawiam, czy gdzieś nie powinienem skoczyć do tyłu. Nie, nigdzie nie ma nic. Możemy skakać sobie dalej. O, no tutaj są ogniska w kominkach i ogniska z drewna. Okej. Okej, będzie lepiej zrobić w ten sposób. Okej, zaskoczone. Tam nic nie ma. Jak czegoś nie znajdę, to się nie będę tym przejmował. A. Ale się ślizgasz? O, dobra, teraz się nie ślizgasz. Niech on zawróci, ja się nie będę ślizgał wtedy. Bezpiecznie chciałem to przeskoczyć. Żaden mnie nie pozbawił życia. Okej. Za każdym razem mam taki refleks skoczny, że nie dają rady mnie dotknąć. Są bałwany, nie? Rozglądam się za prezentami, ale i tak ich nie ma. Okej. Na zdrowie. Zebrał prezent i kichnął. Ciekawe. Dalej nie ma żadnych prezentów kolorowych. Wierzę, że one będą gdzieś w bardzo fajnych miejscach. Okej, bałwanki. Tutaj wziąłem checkpoint w razie czego. Okej, jedziemy do góry. Jakby co, mam 18 życia. Ha, on na krawędzi aż stanął. O! Są pierwsze prezenty kolorowe. Już, że się nie ślizga nic. Wziąłem ciebie. Niestety ten prezencik tak stał, że nie mogłem go zebrać bezpiecznie. Znaczy nie zdążyłem się wycofać. Więc pierwszy zgon. Za życie, które właśnie przez to dopiero zebrałem. I w zasadzie to jest inny efekt, jeśli chodzi o faila. Ona po prostu spada w czarną otchłań i nawet nie widać, żeby nie podnosi rąk. Tak jak to było wcześniej. Ostatni. Nie przepadam za tym miejscem. Jeszcze teraz trzeba wrócić na dół bez straty życia. Nie przepadam za tym miejscem, ale chociaż mamy prezenty, nie? Tam są kolorowe, gdzieś. Jest jeszcze jedno miejsce z bałwanami. Okej, zjedziemy na dół. I wracamy do gry. Na zdrowie. Można tak sobie do żartów mówić, mówimy na zdrowie. Te grolaski faktycznie wyglądają, jakbyś chciały spać. A te tutaj dymiaczki, znaczy te z dymem, wcześniej były kolorowe, nie? Okej, też zebrane.
A jeszcze tutaj jest prezent. To może najpierw wrócę z powrotem. Okej, okay, odwrócę sobie. Okej, okay, wiem, że spadnie mi na to, co ma spaść. Wydaje mi się też, że łatwiej jest tutaj w tym w tej wersji łatwiej jest. O, zaliczyć faila. Nie. Zaliczyć. Znaczy przeskoczyć przez te pączki tam, co obydwu, które są z dymem. Są to wszystkie cztery prezenty kolorowe? Wychodzi, że tak. Albo nie, nie są wszystkie. Są trzy. Czyli gdzieś jeszcze jeden będzie. Ja gdzieś go tutaj nie ma. Teraz zobaczymy, czy jest jeszcze level 6, czy już będzie od razu to, co tam było, czyli śnieg. No chyba, że tamte levely jeszcze się zmieniły. Graficznie to tak, ale czy jeszcze jakoś inaczej się zmieniło, czy tylko graficznie? Zobaczymy zaraz, jak go... Ten zaliczymy. O, żółte są. No dobrze, ale nie widzę kolorowego. Tu jest, dobra. I mamy go. Uff, nie spodziewałbym się tego prezentu tam. Go znalazłem tylko przez to, że się odwróciłem. No, pozostałe no, za czas już nie ma punktów. O, jak rozumiem, to już pierwszy, tak, mroczny las się zaczyna. 20 życia mamy. Pół godziny zagraliśmy. Prolog przeszliśmy. Mamy 20 życia, nie? Więc tak jak wrócę do... Czekaj, nie? Czy mogę jakoś to zapisać? Chyba nie mam żaden sposób tego zapisać. No, na ten odcinek już bym zakończył. Zrobić im prolog. Dzięki. Jeżeli to mamy urozmaiciło święta, no to tym bardziej. Dobrze, że ten odcinek jeszcze dzisiaj wam wysłałem. Wigilię, tak. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Piszcie, co wam ta gra tutaj. Jeżeli macie jakieś fajne wspomnienia, tak, z tą grą. Może wy też kiedyś w nią graliście, to możecie się pochwalić, nie? To są mroźne wzgórza raczej. No, będą mroźne wzgórza. Więc będziemy teraz mroczne lasy pokonywać, potem mroźne wzgórza. Czy przez święta się będą odcinki pojawiać, to zależy, czy będę mógł to nagrać. Jak tego nie nagram, no to nie będzie, proste. A tymczasem do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Wesołych świąt. Cześć!